ile zarabiasz na YouTubie? A więc słuchajcie, witajcie, ja jestem Michał i dzisiaj sobie podpowiadam na wasze pytanka, bo zadałem Q&A, znaczy co? Zadałem ankietę na kanale taką, którą macie tutaj, że czy chcecie Q&A i dużo osób powiedziało, że tak, chcemy, dużo powiedziało, że nie, wywalone mam w to, ale generalnie 40 pytań jest, 40 komentarzy, w tym po 50 pytań w każdym. Jeśli wam się Q&A spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Znajduje się tam, o na dole, tylko tego nie widać, ale jest. Jakby, jeśli chcecie kolejne Q&A, to zostawcie tak, nie wiem, już podwyższę stawkę, tak maksymalnie 150, bo tego nie dacie rady, i bo Q&A jest serio trudne do zrobienia i do zmontowania do wszystkiego. I w tym Ornik ma dużo roboty, więc pozdrawiam Ornika. I co, zapraszam na Discorda, na którym mamy już prawie 500 osób, znaczy chcemy mieć 500 osób, więc wbijajcie na Discorda, sobie pogadacie ze mną. Na Instagrama zapraszam również. Będzie mi bardzo miło, polecimy po 300 followów. Pewnie się zapytacie, czemu jestem w kapturze, bo sobie są nieułożony i jest 9 rano. Więc generalnie pozdrawiam Alternatora i Milkę z Discorda i Wikę w opisie. A już bez przedłużania lecimy z pytankami. Mam nadzieję, że mu też to jakoś fajnie zmontuje. Lecimy tak. Pierwszy jest Wada Fryty. Witam cię. Czy mam prawo jazdy? Mam prawo jazdy. Znaczy nie mam prawo. Nie mam prawo jazdy. Tak, z 9 rano chciałem przychodzić. Nie mam prawa jazdy, mam na razie zdany tylko egzamin teoretyczny. Właśnie dzisiaj o 19 mam pierwszą jazdę, a wy to widzicie w wtorek lub środę, więc w poniedziałek mam pierwszą jazdę. Czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę, którą pozdrawiam. I właśnie przyjeżdża do mnie za parę godzin. Wolisz koty czy psy? Pewnie, że psy. Poszedłeś do liceum, technikum czy do zawodówki? Poszedłem do technikum informatycznego. Jakby ty tu dużo zadałeś tych pytań, ale jakby chcę wszystkim dać szansę, więc przepraszam, że nie odpowiem na wszystkie, ale pozdrawiam cię na odcinku, pozdrawiam. Czyli pozdrawiam Wada Fyty, pozdrawiam cię na odcinku. Poland HD Mapping? Nie wiem. Pyta, ile grasz w MCWMC? Gram od... nie wiem, ale strasznie dawno. Nie, 9 lat, sorry, nie 2009, tylko 9 lat, pomyliłem się. Jest 9 rano. Ulubiona piosenka to? No wiadomo, że... I'm bitch, I'm a bass, nie? Jak ta piosenka się nazywa? I'm a bitch, I'm a bass chyba, nie? No nie wiem, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Czy miałeś kiedyś pasek na świadectwie? Na dupie jedynie miałem, na świadectwie nie miałem ani raz. Pozdrawiam panu. A, i teraz Panda Wiki, którą również pozdrawiam. Witam. Jaki jest twój ulubiony kolor? Wiadomo, że zielony, do tego pianki zaraz będą zielone ścianie. Jakie gry grasz? Gram w Minecrafta, gram w Dying Lighta z Kacperkiem, którego pozdrawiam. Fortnite'a gram od czasu do czasu, w CS'a. W GTA gram, w Euro Truck'a gram, no dużo gier jest w każdym razie. Czy kochasz swoich widzów? Uwielbiam. A szczególnie takich, co oglądają live. Jaki napój najbardziej lubisz pić? Czy najbardziej lubię pić? Nie wiem. Kola mi smakuje, aczkolwiek co najczęściej piję to ryżadę, bo tylko to rodzice kupują. Umiesz grać na jakimś instrumencie? Chyba nie. Trzeba się nauczyć w końcu na czymś grać. I pozdrawiam Wika, piąteczkę. Ognik, o! Montażysta zadał oryginalne pytanie. Kiedy chłopiec staje się mężczyzną? Generalnie. To jest bardzo ciężkie pytanie, aczkolwiek, jakby to powiedzieć, kiedy chłopiec staje się mężczyzną? W momencie, kiedy przychodzi mutację i pierwszy raz zostanie okres, pozdrawiam. Pozdro Erik, który napisany w schodzie, pozdrawiam w piąteczkę. Ognik, nie wiem jak ci na to odpowiedzieć, dlatego odpowiedziałem w dość dziwny sposób. Pierwszy raz zostanie okres. Alternator, masz jakieś ulubione seriale? A tak, to jakie? Od kiedy grasz w Minecrafta, masz jakieś zwierzątka? Czy mam jakieś ulubione seriale? Czy ja oglądam seriale? The Walking Dead, o. To jest najlepsze, co oglądałem i jestem na sezonie czwartym, zostały mi jeszcze tylko cztery sezony, nie seriale, co? Od kiedy grasz w Minecrafta? 9 lat gram w Minecrafta, czyli prawie od samego początku. Masz jakieś zwierzątko? Mam psa, mam królika, który siedzi teraz na balkonie, bo cały czas klatkę gryz mi przeszkadzał w nagrywkach. I rybki. Pozdrawiam Alternator, piąteczkę. Gofercia. Co to jest, yaoi czy creepypasta? Nie wiem, co to jest yaoi, więc wybiorę creepypastę.
Ja, jako montażysta i dobry duch, który chce was ochronić przed niebezpieczeństwem związanym z pewnymi rzeczami, na które prawdopodobnie jesteście za młodzi, nie wpisujcie yaoi w wyszukiwarkę Google. Ja teraz wam przeczytam, po prostu wam powiem, co to jest yaoi, żebyście nie musieli tego wpisywać. I yaoi, jak mówi Wikipedia, wolna encyklopedia, wywodzący się z Japonii gatunek fikcji, w którym głównym elementem są... żeby nie powiedzieć słowa, związki męsko-męskie. Jaką herbatka najlepsza? Wiadomo, że cytrynowa, owocowa. Różne są. Najlepsze to są takie. O, takie herbatki są najlepsze. Czy jak będziesz mieć prawko, to zawiniesz mnie do Empika? A to co, tak daleko Empika mieszkasz, że będę musiał wozić? Nie no, jak przyjedziesz do mnie, to cię mogę zawieźć do Empika. Proste, że tak pozdrawiam piąteczkę. Wokiś. Co musiałeś zrobić, żeby dostać rangę minięty na derpie? Wbić 1000 subów na kanale? Teraz już jest wymóg 2000, więc w każdym razie, no, to musisz wbić te 2000, mieć dużo wyświetleń pod filmami i być ogarnięty w temacie. Masz trudności z nagrywaniem? Nie mam trudności, bardziej mam trudność z wymyślaniem filmów, z wymyślaniem tytułów niż z nagrywaniem. Pozdrawiam, Wokiś. Czy mnie lubisz? Aquasander, czy mnie lubisz? Pewnie, że cię lubię, dużo w Fortnite kiedyś graliśmy. W jakiej okolicy mieszkasz? Mieszkam w Grudziądzu, jak ktoś chce, może sobie wygooglować, albo tutaj ognik na mapie pokaże. Czy umiesz nurkować? Nurkowałem kiedyś w Turcji, aczkolwiek nie wyszło mi to za dobrze. W sensie nurkować ci chodzi, że tak na głębsze wody, czy tak na ten, to sprecyzuj się w komentarzu, bo normalnie to potrafię i bardzo lubię, a jeśli chodzi na głębsze ten, to no, miałem trudność. Kiedy jakaś piosenka? Trzeba się Heimerka zapytać, albo Kacpra, bo z nimi miałem robić jakąś nutę. Aczkolwiek, czy zrobię? Nie mam pojęcia. Z czym lubisz placki? Z cukrem, pudrem. Kamil, czy będę jakaś seria z GTA 5 online? Szwagru, mój drogi, czy będzie seria z GTA 5? Nie wiem, nie wiem. To zależy tylko od widzów, nie ode mnie. You know. No. Czy masz jakieś hobby? Jak tak, to jakie? Lubię strasznie ryby łowić. Tak, to jest moje hobby. I... pływanie było moim hobby, dopóki nie stymulatora mi nie wstawili. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy kiedyś komuś czegoś zazdrościłeś? Jak tak, to komu i czego? Czy komuś kiedyś zazdrościłem? No wiadomo, że jakimś youtuberowi, który ma bardzo ten... ma bardzo... jak to się nazywa? No, wysokie zasięgi i statystyki. Na przykład Kasprawi kurde zazdroszczę. Kasprawi zazdroszczę ludzi na live i ilości donate'ów dostawanych. Pozdrawiam, Kamil, piąteczkę. Myślę, że ciekawa blondynka, Kasz. Ja jestem blondynka, więc uważaj. Jakby zależy, jakie żarty, bo... no, w sensie... nie można powiedzieć, że śmieszy mi kawa w blondynkach, bo to, wiesz, kawa może być różny, może być i suchy, może być słaby żart, może być i taki żart, co rozśmieszy, no to nie wiadomo, no. Nikt tego nie wie tak naprawdę. Pozdrawiam. Gorąca maszynka. Czy zagłosowałeś na Michała na kwadratową? Nie, nie zagłosowałem na Michała, bo zagłosowałem na Kacpra, bo na siebie nie mogłem. Pozdrawiam. Planujesz jakieś tatuaże? O, Meki. To jest bardzo, jakby, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo planuję sobie zrobić tu na rączce, dokładnie w tym oto miejscu, tu. Tylko jeszcze nie wiem jaki dokładnie, ale coś związane prawdopodobnie, no, z YouTube'em może, nie wiem, zobaczymy. Ulubiona marka samochodu? Nie mam ulubionej marki, boję się samochodami, jakby nie, no nie. Nie zajmuję się samochodami, co? Nie interesuję się samochodami. Jak zdam prawko, to wtedy może zacznę się interesować piąteczkę. Na ile od Debisa? Na 50%, bo się trochę cykam. Demikos, czy grałeś kiedyś na haksach? Przyznam się, że grałem kiedyś na X-Rayu i na Killerze na jakimś serwerze. Co najlepsze, to było bardzo dawno i dostałem bana. Bo teraz chyba. Ile wydałeś na derpa? Otóż to jest pytanie zasadnicze, bo na derpa wydałem... nic nie wydałem na derpa. Po co mi odkolwiek wydałaś na derpa? Bez skitu. Pozdrawiam. Zagrasz farminga? W sumie farminga 19 mam. Możemy pograć, aczkolwiek pisz na Discordzie. Może kiedyś się zgadamy, sobie pogramy. Pozdrawiam. O, znowu Martyna pytania zadała. Jak ma na imię twój brat? Bartek ma na imię. Drugie imię? Mam na drugie imię Jan, a na trzecie mam Krzychu. Tak już od razu powiem. Pozdrawiam. Maja. Na jaki kierunek studiów chcesz pójść?
na jaki kierunek. Wydaje mi się, że no na informatyka, no bo jestem na informatyka, to pójdę na informatykę, ale na pewno nie będzie to programowanie. Od razu mówię, jak już taki serwis. Minecraft jednak, Minecraft, życie Minecraft przez całą moją, można tak powiedzieć, karierę się kręcił, więc Minecraft. Skąd wzięła się nazwa kanału? Na początku było, jestem Michał, nie? No to generalnie na początku było, no Michał, no to Michał, ale Michał już jakaś nazwa była, więc zrobiłem Michał na starym kanale. Było Michał, dużo osób mnie z Michał kojarzy, ale że tamten chłop się wykruszył z YouTube'a, to zmieniłem sobie na nowe na Michał i powiedziałem, elo, moje. O, Giotga, to ten, bogacz? Jak masz na imię? No wiadomo, że mam Michał na imię, już odpowiedziałem w poprzednim pytaniu. Pozdrawiam. Twój ulubiony kolor? Już mówiłem, ale zielony. Co to tiramisu? Tiramisu? Czekaj, wygoogluję sobie. Ciasto. Pozdrawiam. Kiedyś nagrasz ze mną odcinek. Nie wiem, nieznany Fortnite. Nagrywam odcinki z widzami. Jeśli jesteś na Discordzie, to ja tam najczęściej informuję o czymś, jak nagrywam. O, w okularach mi się odbija. Lul. No, więc generalnie tam, generalnie mówię o odcinkach. Pozdrawiam. Siekiera, jaki będziesz chciał mieć zawód? No, ja na informatyka idę, więc jednak informatyk w jakimś Lombardzie czy w komisie najlepiej mi będzie pasować. Masz na imię Michał? Mam na imię Michał, pozdrawiam. Azaur. Czego masz dwa kasubów i kamerkę? Czego? 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 Czego mam dwa kasubów? Bo zarobiłem na to, jakby pracowałem mocno, żeby osiągnąć te dwa kasubów. To nie było tak, że ja sobie siedziałem z dupą i tak o, bo jednak zapierdzielałem przez ten cały czas, a kamerkę nie mam, kamerkę, tylko mam telefon. Na kamerkę trzeba było zbierać. Ile masz wzrostu? To jest dobre pytanie, bo ja sam nie wiem, ale chyba 1,76 m, coś takiego. Więc tak optymalnie, optymalnie. O, i tu przyszedł Heimerek Adam Tomys. Placki czy dupa? W jakim sensie? Bo jeśli do jedzenia, to wolę placki. Ulubiony sport? Pływanie to nie jest chyba sport jako sport. Chociaż, no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że pływanie to nie jest jako sport, ale powiem, że pływanie. O, Andrzej Grabowski. Ile zarabiasz na YouTubie? To jest pytanie tego odcinka. I to Ognik może dać na sam start. I generalnie, to ile zarabiam na YouTubie? Nie zarabiam nic na YouTubie oprócz donate'ów. I oprócz, nie, współpracy jeszcze żadnych nie mam na tym kanale. Więc zarabiam tylko z donate'ów. Czyli jest to różnie bywa, różnie bywa. Jeśli chodzi o donaty, to tak na miesiąc może i stówka będzie, aczkolwiek no zależy od miesiąca, nie? Zależy od miesiąca. I kto ile wyśle. No, to tyle. Pozdrawiam cię, piąteczko, wrócimy do następnego pytania. No, ile znasz dobrze dziadka? Ale Emilka, chodzi o tego dziadka, tego dziadzio Minecraft. Jeśli chodzi o niego, jeśli chodzi o dziadzio Minecraft, to znam bardzo dobrze. No, więcej wam powiedzieć nie mogę. Co najbardziej lubisz jeść? Co ja najbardziej lubię jeść? Chipsy i frytki. Pozdrawiam! Jak zdobyłeś w rok tyle subów? Jak zdobyłem w rok tyle subów? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiedzcie mi sami, bo ja sam nie wiem ile. Znaczy, nie wiem jak. Nie mam pojęcia, no. Ciężko, wydaje mi się, że ciężko pracowałem, robiłem codziennie live'y. Znaczy, codziennie starałem się codziennie robić live'y. Z odcinkami progresować z odcinek na odcinek, żeby to wyszło coraz bardziej jakby profesjonalnie, z miniaturkami też. I tak to wygląda. Będą live z Mr. Murder i gry z widzami na Murder? W sensie, na live, Mr. Murder. Nie wiem, jak widzowie będą chcieli, no to czemu bym nie miał zrobić Mr. Murder z widzami? No, szanujmy się. Jeśli będziecie chcieli, to fajnie zrobię. Pozdrawiam, Jolo. Pimpek, czy będziesz miał swój serwer typ Bedwars, Mega Drop itp.? Planowałem kiedyś zrobić swój serwer i jakby z Grzybkiem dalej planujemy, jest to możliwe, aczkolwiek czy to się stanie, nie mam pojęcia, bo póki co budżetu nie mam za dużego, więc jeśli jakby odpali się zarabianko na YouTubie, to można coś zrobić w tym kierunku.
Ej, dobra, to chyba tyle pytań na dziś, więc odpowiedziałem, postarałem się odpowiedzieć na wszystkie. Więc jeśli wam się Q&A takie spodobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Napiszcie w komentarzu, jeśli dotarliście do tego momentu, hashtag Q&A, będzie mi bardzo miło. I oczywiście ogłaszam wyniki konkursu na MVP-a. Tu macie zwycięzcę, gratuluję. I oczywiście pewnie dużo osób będzie pisało: Ej, gdzie są wyniki? A specjalnie dałem na koniec, żeby oglądali do końca. Pozdrawiam.